Jeżeli interesujesz się dietetyką, myślisz o pracy albo już pracujesz w zawodzie dietetyka, ten podcast jest dla ciebie. Zapraszamy. Joanna Cieśla-Kospalska, oraz doktor nauk farmaceutycznych, inżynier Janna Pieczeńska, wykładowczyni kierunku dietetyka na Uniwersytecie WSB Meritowe w Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o zawodzie dietetyka, no ale tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że dietetykiem. Może być każde, bo Instagram i TikTok mówią nam, że właściwie wystarczy odróżnić pomarańcze od pomidora i już mamy wiedzę. Rzeczywiście mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie na jedzeniu, polityce, religii zna się każdy i jest ekspertem w tej dziedzinie. To nie jest niestety tak prosta sprawa, żeby tylko rozróżnić poszczególne owoce czy warzywa, czy w ogóle owoce od warzywa. To jest. Cała gama nauk wiążących się z dietetyką, czy składających się tak naprawdę na dietetykę, bo tu jest i fizjologia, anatomia, biochemia, chemia, um, kliniczny zarys chorób. Naprawdę tego jest strasznie dużo i spina się to w jedną taką holistyczną, bym powiedziała, całość pod tytułem dietetyka. Czyli dietetyczny kurs odróżnienia ogórka od cukinii nie wystarczy? Zdecydowanie nie. To w takim razie, kto może być dietetykiem? Hmm. Jest to bardzo na czasie pytanie, dlatego że cały dietetyka nie jest uregulowany prawnie, więc nie mogę przetoczyć definicji, kim może, kim powinien być dietetyk z takiego formalnego punktu widzenia. Do tytułu dietetyka wydaje się być uprawnionym osoba, która ukończyła studia z zakresu dietetyki na poziomie licencjata, czyli na tym poziomie takim zawodowym bądź magisterskim uzyskując tytuł dietetyka z różnymi specjalnościami. To może być dietetyka kliniczna, psychodietetyka, dietetyka sportowa. Różne uczelnie oferują różny zakres specjalności i wtedy taki dopisek przy tytule dietetyka może się pojawić. Natomiast osoby, które ukończyły kursy miesięczne, nie wiem, tygodniowe, nawet miesięczne, czy też nawet ukończyły studia podyplomowe w zakresie żywienia człowieka, niestety, nie mogą się legitymować tytułem dietetyka, czy nie powinny się legitymować tym tytułem, ponieważ nie mają szansy w tak krótkim okresie czasu przyswoić wiedzy, która jest niezbędna dietetykowi w swojej pracy. Tak myślę, że sam zawód dietetyka, i też to, że tyle różnego rodzaju porad otrzymujemy, czy w internecie, czy w różnego rodzaju magazynach. Że to wszystko związane jest z tym, że dla nas w ogóle żywienie wyszło dużo dalej niż samo Samo narzędzie, czy też sam mechanizm do odżywiania naszego organizmu, że jest to część naszej, nie wiem, być może kultury, że jest to część naszych rytuałów codziennych, że jest to dla nas, że jesteśmy bombardowani tak często tym, że musimy zwracać uwagę na to, co jemy, kiedy jemy, co wykluczamy, dlaczego nie wykluczamy i tak dalej, że wręcz momentami staje się to dla nas obsesją. I to już jest niebezpieczne. Ale rzeczywiście jedzenie. Hmm... W naszych dzisiejszych czasach to nie tylko mm, zaspokojenie potrzeby fizjologicznej. Jedzenie przewija nam się w każdej strefie y, życia. Y, od tradycji, tak jak Pani powiedziała, y, nie wiem, przypomnijmy sobie, co jadamy tradycyjnie na przykład na wigilię, y, przez y, takie związki emocjonalne, zaspokojenie czyichś potrzeb, y, na przykład Kochana babcia nam przygotowuje coś specjalnego i chcemy jej zrobić przyjemność i dociskamy do jadamy, czy też pełni roja afrodyzjaka, to chyba nie muszę przetaczać żadnych przykładów. Ale też kwestia odbioru przez drugą osobę, co jemy, jak jemy. Ideowo też się dostosowujemy do różnych trendów żywieniowych. Chociażby można wspomnieć wegetarianizm, to wcale nie zawsze musi wynikać z naszej niechęci do mięsa, a raczej, kiedy rozmawiam z pacjentami, deklarują, że jest to sposób żywienia wynikający z poglądów ideologicznych. Więc rzeczywiście żywienie towarzyszy nam właściwie w każdym aspekcie życia, nie tylko przy stole. Co w takim razie, do czego w takim razie mogą doprowadzić nas te porady, które są? Przekazywany przez osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy, chociażby we wspomnianych mediach społecznościowych. Obserwujemy influencerkę, obserwujemy jakieś konto w jednej, na jednej czy na drugiej platformie, jest to osoba, do której mamy zaufanie, i nagle wśród różnych treści, które przekazuje, zaczyna nam przekazywać swoje sposoby na odżywianie się i jak na przykład schudła w ciągu ostatnich kilku tygodni 7 kg. Myślimy sobie świetnie, też tak chce. Do czego mogą doprowadzić porady, które są przekazywane przez osoby niekoniecznie mające odpowiednie kompetencje? Rzeczywiście, ten świat medialny bardzo mocno zawładnął naszą wiedzą i mam pewne wrażenie, że to są aktualne autorytety. Nie specjalista jest autorytetem, a właśnie media społecznościowe, celebryci. Proszę pamiętać, że to, co zafunkcjonowało, zadziałało u jednej osoby, wcale nie musi zadziałać u nas również. Wiąże się to z taką specyfiką każdego organizmu. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma jakieś właściwości upośledzenia, choroby, etc., które będą definiowały czy będą wymuszały bardzo specyficzne podejście do sposobu żywienia. I Podążając za modami, bo chyba tak bym to określiła, jesteśmy w stanie sobie również wyrządzić krzywdę, jeśli cierpimy na jakieś schorzenie, a jest ono niezdiagnozowane i tylko opierając się na jakichś pobieżnych, powiedzmy, kilku objawach, które dajmy na to deklaruje nasz influencer czy celebryta, które jemu również dokuczały. I stosując jego sposób żywienia, możemy doprowadzić do pogłębienia naszej jednostki chorobowej, bądź też do rozwinięcia się czegoś nowego. I z tego tytułu, jeśli ktoś naprawdę nie ma tej wiedzy żywieniowej, tej wiedzy ugruntowanej w sposób taki akademicki, no istnieje bardzo duże ryzyko wyrządzenia po prostu sobie krzywdy. Wielokrotnie też jest tak, że kiedy podążamy za jakąś modą, na przykład, nie wiem, dietą bezglutenową, która była ostatnio bardzo um, modna, często spotykam um, w gabinecie pacjentów, którzy deklarują, że są na diecie bezglutenowej. Kiedy zadaję pytanie, a dlaczego? Czy jest diagnozowane jakieś schorzenie, które wymusza stosowanie tej diety? A tych schorzeń tak naprawdę nie ma zbyt wiele, bo to jest celiakia, to może być niecelekalna lekalna, nadrażliwość na gluten. Okazuje się, no. Nie, bo usłyszałem, że dieta bezglutenowa jest taką zdrową dietą, ale tak naprawdę nic mi nie jest. A ludzie nie zdają sobie sprawy, że takie diety eliminacyjne pozbawiają nas szeregu bardzo wartościowych składników, które z natury towarzyszą produktom bogatym w gluten, czy zawierającym w ogóle gluten. A i ciągnie to za sobą spore ryzyko no, po prostu niedoborów. To w takim razie. Ktoś, kto nas słucha, stwierdza dobrze. Nie będę słuchał, nie będę słuchała celebrytów internetowych, influencerów, pójdę do dietetyka. Jak wygląda taka wizyta u dietetyka? Czym się różni? Na co, na co dietetyk zwraca uwagę w tych pierwszych minutach, na tym pierwszym w trakcie tego pierwszego spotkania? Zasadniczo dzielimy wizytę na takie dwie grupy. Pierwsza grupa, czy, czy pierwsza tak naprawdę wizyta, jest to taka wizyta, wywiad. I ona zazwyczaj jest zdecydowanie dłuższą wizytą niż kolejne wizyty kontrolne. Na tej pierwszej wizycie dietetyk robi, tak jak już wspomniałam, wywiad żywieniowy, wywiad, wywiad socjodemograficzny. Musi się dowiedzieć, co dolega pacjentowi, jakie leki bierze, jakie ma zwyczaje żywieniowe, czy przeszedł ostatnio jakiś zabieg chirurgiczny czy też jakikolwiek inny? Musi dowiedzieć się, czy stosuje jakąś właśnie dietę konkretną już w tym momencie, czy stosuje jakieś suplementy diety, czy mogą one wchodzić w interakcję z lekami, które bierze. Dokonuje szeregu pomiarów antropometrycznych. Te wszystkie informacje, łącznie z dzienniczkiem żywieniowym, są potrzebne dietetykowi, ażeby móc skomponować czy utworzyć taką poradę bardzo zindywidualizowaną dla danego pacjenta. Zazwyczaj też na tej pierwszej wizycie zlecane są badania biochemiczne, jeśli pacjent nie ma ich wykonanych, ażeby poznać również stan fizjologiczny na ten moment, jaki, w jakim jest pacjent. I ta wizyta rzeczywiście jest dosyć długa, to jest mniej więcej półtorej godziny. Tak, tak mnie przynajmniej to zabiera. Natomiast kolejne wizyty są wizytami kontrolnymi, są one zdecydowanie krótsze mniej więcej 45 minut do godziny i wówczas jesteśmy w stanie z pacjentem uzgodnić czy ustalić, jakie zalecenia sprawiają mu problem, jak, w jaki sposób te problemy rozwiązać. Czy Wprowadzone zalecenia przyniosły oczekiwany skutek, czyli monitorujemy stan odżywienia poprzez te badania antropometryczne, poprzez badania biochemiczne. Ustalamy nowe założenia, jeśli jest taka potrzeba. I tych wizyt kontrolnych może być kilka. A jeśli jest to tylko edukacja żywieniowa, bo i tacy pacjenci się zdarzają, którzy po prostu chcą się dowiedzieć, jak prawidłowo powinni się odżywiać, albo jakie błędy żywieniowe popełniają, aczkolwiek nic im ten remonet nie dolega. Wówczas takiej wizyty, zazwyczaj gdzieś w okolicy dwóch wizyt, są wystarczające i jesteśmy w stałym kontakcie. Jeśli jest wtedy taka potrzeba, umawiamy się na kolejne spotkanie. Właśnie o to też chciałam zapytać. Czy pacjenci to są tylko osoby, które mają problemy z nadwagą? Nie, w żadnym wypadku. Myślę, że. To jest rzeczywiście jedna z dużych grup pacjentów, którzy zgłaszają się do gabinetów dietetycznych, ale tak naprawdę tak najbardziej potrzebującymi pacjentami są osoby zmagające się z jakimiś schorzeniami dietozależnymi, gdzie oprócz farmakoterapii, a czasami tylko dietoterapia wystarcza, ażeby poprawić stan zdrowia pacjenta z daną jednostką chorobową. Tak jest na przykład z cukrzycą typu drugiego, gdzie na tym początkowym etapie wprowadzenie odpowiedniego sposobu żywienia zazwyczaj jest wystarczającym, jeśli na tyle wcześnie, że nie zajdą już jakieś poważne zmiany metaboliczne w organizmie, zgłasza się pacjent, wówczas jest to naprawdę wystarczające bez interwencji farmakologicznej. Która nigdy nie jest bez skutków ubocznych, to chyba każdy z nas zdaje sprawę, że każdy, każdy farmaceutyk niesie ze sobą jakieś ryzyko. Biorąc pod uwagę to, jak ważne dla nas, dla naszego organizmu, dla naszego funkcjonowania jest odżywianie się, czy można powiedzieć, że zawód dietetyka jest zawodem przyszłości? Och, zdecydowanie. Po pierwsze, bardzo mocno wzrasta świadomość żywieniowa w naszym społeczeństwie. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to to, na ile odkrywamy w świecie naukowym, że zmiana żywienia czy wprowadzenie konkretnych zaleceń żywieniowych może działać albo profilaktycznie, albo kiedy już jednostka chorobowa jest rozwinięta. Wręcz terapeutycznie. I tych jednostek chorobowych jest naprawdę coraz więcej, i świat lekarski odkrywa również, na ile istotne jest żywienie w chorobie, i coraz większą widzimy chęć współpracy pomiędzy lekarzami a dietetykami. Więc zakładam, że tak jak Działamy profilaktycznie, chodząc na przykład do stomatologa na przeglądy, a w analogiczny sposób niedługo nasze społeczeństwo będzie traktowało również wizytę u dietetyka, żeby sprawdzić, czy prawidłowo się odżywiamy. No właśnie, powiedziała Pani o tym, że lekarze coraz częściej współpracują z dietetykami. To moje pytanie też, czy dietetyk jest lekarzem, albo czy lekarz może być dietetykiem? Oczywiście, dietetyk nie jest lekarzem. I jest taka możliwość, żeby skończyć dwa kierunku studiów. I wówczas może lekarz powiedzieć, że jest dietetykiem, jeśli ukończył dietetykę. No i odwrotnie, jeśli bardziej się czuje dietetykiem, może powiedzieć, że jest dietetykiem i lekarzem. Aczkolwiek, żaden z tych zawodów nie może uzurpować sobie kompetencji do drugiego. Także nie Posłużyłabym się stwierdzeniem, że lekarz może być dietetykiem i odwrotnie. Aczkolwiek lekarze, oczywiście w ramach swojej specjalizacji, mają um, wiedzę um, i co zatem będzie szło, również kompetencje um, w kontekście zaleceń żywieniowych w danych jednostkach um, chorobowych. Aczkolwiek myślę, że coraz bardziej ufając nam dietetyką. Um, Robią dobrą robotę w cudzysłowie, odsyłając do nas po prostu po poradę, nie tracąc swoich cennych minut na wizycie. Oddają w dobre ręce pacjenta. Kolejny termin, który też często słyszymy, to jest psychodietetyk albo psychodietetyka. Czym różni się od dietetyki? Psychodietetyka tak naprawdę bym powiedziała, że chyba jest częścią dietetyki, bardzo taką integralną. Aczkolwiek nie można powiedzieć, że jest się psychodietetykiem ponieważ nie ma takiego zawodu. Można zrobić specjalizację z psychodietetyki i bardzo bym chciała zwrócić uwagę, że można być dietetykiem ze specjalnością psychodietetyka i można być psychologiem ze specjalnością psychodietetyka. I kompetencje obydwu tych osób będą nieco odmienne. Czyli dietetyk ze specjalnością z zakresu psychodietetyki będzie potrafił... Z orientować się, czy dany pacjent ma zaburzenia odżywiania i moment, w którym należy skierować go do specjalisty, którym jest psycholog, gdzie być może będzie potrzebne wdrożenie terapii psychologicznej. I odwrotnie. Jeśli psycholog ze specjalnością psychodietyka zorientuje się, że jego pacjent ma problemy z żywieniem, być oprócz jego Wskazówek psychologicznych potrzebna jest porada żywieniowa, udzielona przez dietetyka, również będzie kierował wtedy do dietetyka. Także nie jest to równoznaczne czy równorzędne wykształcenie między dietetykiem a, a psychologiem, którzy mają specjalność psychodietetyka. A samym psychodietetykiem nie. można być? <laughs> nie, tak jak mówiłam, trzeba być albo dietetykiem, albo psychologiem. Oczywiście zdarzają się również lekarze, którzy robią studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki, bo to jest jedyna właściwie forma uzyskania tej specjalności. Aczkolwiek no tutaj tak jak powiedziałam, posługujemy się tylko specjalnością psychodietetyka. Tak psychodietetyk jako zawód nie funkcjonuje. Dobrze, to w takim razie wiemy, kim jest dietetyk Wiemy o współpracy dietetyka z, z lekarzami, wiemy o współpracy z psychologami, wiemy o kwestii związanej z psychodietetyką. Jak w takim razie może wyglądać ścieżka kariery w zawodzie dietetyka? Myślę, że trzeba to rozpatrywać dwuetapowo. Tak jak już wcześniej wspominałam, kształcenie w zakresie zawodu dietetyka jest dwuetapowe. Na poziomie licencjata, można zakończyć swoją karierę w kontekście naukowym. I wykonywać po prostu zawód dietetyka. Można również kontynuować swoją przygodę z nauką, realizując się również na drugim stopniu, czyli na stopniu magisterskim. Zarówno dietetyk mający tytuł licencjata, jak i dietetyk mający tytuł magistra dietetyki może pracować w jednostkach związanych z lecznictwem na kontrakcie z nfz -em. To jest jak gdyby jedna, jedna ścieżka, czyli może pracować w przychodniach, w poradniach, w szpitalach. Kolejny możliwy nurt to prywatny gabinet. Czyli poradnictwo żywieniowe czy edukacja żywieniowa. I tutaj naprawdę bardzo y, różnie nasi absolwenci realizują tą ścieżkę, ponieważ można specjalizować się albo w tylko w edukacji, albo w konkretnych jednostkach chorobowych. Można mieć podejście też holistyczne, czyli przyjmować wszystkich pacjentów. Y, y, ogólnie jak gdyby nie, nie specjalizować się w jakimś konkretnym zakresie, czy bariatrii, czy zaburzeniach odżywiania. możliwość jest również zatrudnienia na przykład w firmach cateringowych. Można pracować także w żywieniu zbiorowym, stołówki, szkolne kuchnie. Można także pracować na przykład w sanatoriach, a więc tych możliwości naprawdę jest wiele zatrudnienia myślę, że spokojnie też znajdzie pracę dietetyk, na przykład w klubach fitness jako tym miejscu, gdzie dosyć często pożądana jest wiedza żywieniowa, nie tylko od trenera personalnego, tylko już w bardziej zaawansowanym jak gdyby zakresie od wykształconego dietetyka i tak jak Pani wspominała już wcześniej samo zainteresowanie, czy też Potrzeba przyswojenia dodatkowej wiedzy od profesjonalistów jest coraz bardziej uświadomiona w społeczeństwie. To znaczy, faktycznie wiemy, że to odżywianie jest ważne i najprawdopodobniej w przyszłości będziemy szukali takich specjalistów, którzy będą mogli nam, nam pomóc, ale jednocześnie też, którzy będą budzili nasze, nasze zaufanie i będziemy wiedzieli, że mają. Ja zgadzam się. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę, szukając specjalisty. Także w kontekście dietetyka. Tak? Tak, gdybym miała szukać takiego specjalisty, chyba pierwszą rzeczą, którą bym zrobiła, to sprawdziła jego kompetencje. Czyli jakim wykształceniem się legitymuje? Druga rzecz, jakie ma opinie klientów, bo to też jest pewien wyznacznik, który mówi o jego fachowości czy kompetencjach. To, to są dwie rzeczy, które naprawdę warto sprawdzać, zanim udamy się do takiego gabinetu dietetycznego po poradę. Jest Pani wykładowczynią na kierunku dietetyka? Na uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. No to teraz moje pytanie, jeżeli nasi słuchacze zdecydują się i stwierdzą, okej, okay, to ja chcę się kształcić w tym kierunku. Faktycznie interesuje mnie to, fascynuje, chcę pomagać w ten sposób innym ludziom, tym, którzy będą potrzebowali mojej pomocy, i chcę się zdecydować na te właśnie studia, co jest ich wyróżnikiem. A po pierwsze, fantastyczna kadra. <laughs> Powiem nie skromnie, ale troszeczkę śmieję się, rzeczywiście. Kadra jest doborowa. Są to osoby z bardzo dużym doświadczeniem, nie tylko naukowym, ale była ta kadra dobierana również pod kątem doświadczenia praktycznego. I to jest rzecz niespotykana na innych uczelniach. Kolejny taki mocny wyróżnik to Zakres wiedzy psychodietetyki, który jest przekazywany już na pierwszym poziomie, czyli na poziomie licencjackim. Zazwyczaj z tego zakresu przedmioty pojawiają się dopiero na poziomie magisterskim. Tutaj mamy możliwość również wybrania specjalności psychodietyka od drugiego roku. Natomiast nawet osoby, które nie zdecydują się na tą specjalność, a wybiorą inną, również będą miały realizowane przedmioty z tego zakresu, dające im podstawowe narzędzia do pracy z pacjentem. Kolejnym takim wyróżnikiem są bardzo profesjonalne laboratoria. Laboratorium chemiczne, laboratorium, właściwie nie laboratorium, a bardziej pracownia gastronomiczna, w pełni funkcjonalnie wyposażona i Pracownia antropometryczna, która myślę, że jest taka unikatowa w kontekście innych uczelni. Bardzo silny nacisk kładziony jest również na praktyczne przygotowanie studenta. Staramy się tak dobierać zakres programowy, ażeby Przekazać meritum wiedzy akademickiej i jak największy zakres wiedzy praktycznej, który będzie do wykorzystania w pracy zawodowej przez naszych studentów. I myślę, że to są największe wyróżniki tego właśnie uniwersytetu. Jakie kompetencje nabywają studenci po zakończeniu takich studiów? Kompetencje na tym poziomie licencjackim, bo na razie na tym poziomie tylko realizujemy studia, pozwolą na samodzielne prowadzenie gabinetu, czyli student będzie wiedział, w jaki sposób przeprowadzać. Wywiad, w jaki sposób prowadzić pacjenta w zależności od konkretnych jednostek chorobowych, ale także w jaki sposób prowadzić edukację żywieniową, w jaki sposób przeprowadzać pomiary antropometryczne, co wbrew pozorom nie jest łatwe, ale także będzie potrafił znaleźć się w gastronomii. Więc ten zakres kompetencyjny jest dosyć szeroki, wydaje mi się, na ten moment. I dzięki bardzo dużemu naciskowi, który kładziemy na praktykę, myślę, że studenci nie będą mieli. Tak dużych oporów, jak po ukończeniu innych studiów czy innych uczelni, do przejścia do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy. Tutaj myślę, że warto też położyć nacisk na dobór odpowiednich technik komunikacyjnych z pacjentem i takie też przedmioty są realizowane, które uczą jak komunikować, bo nie mamy co ukrywać, ale praca z pacjentem to jest praca z żywą osobą. I zdarzało nam się mieć takich studentów, którzy odkrywali w trakcie studiów że nie mają tych zdolności komunikacyjnych i nie mając przedmiotów, które uczyłyby ich jak wykorzystać swoje naturalne właściwości w cudzysłowiu, czy umiejętności, jak przełamywać bariery, mieli problem czy w ogóle realizować się jako dietetycy i zdarzały się osoby, które zrezygnowały z zawodu nawet po skończeniu studiów. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu tych przedmiotów komunikacyjnych te bariery będą do przełamania i nawet jeśli na ten moment wydaje się Państwu, że nie jesteście lwami salonowymi, ani towarzyskimi osobami a, i że ciężko jest Wam nawiązać kontakt z drugą osobą w związku z tym, jak tutaj rozmawiać z pacjentem, to my postaramy się Was nauczyć, jak to robić. A dla kogo te studia na pewno są? Dla każdego, kto interesuje się żywieniem, dla każdego, kto interesuje się, a, w jaki sposób y, można... Y, Poszczególnymi składnikami odżywczymi wpływać na metabolizm. To jest wspaniały świat biochemii, chemii, fizjologii a i przeróżnych innych powiązanych nauk, który szalenie dynamicznie się rozwija, który jest pełen niespodziewanych zwrotów akcji, bym powiedziała, prawie jak w filmie. Mówię to troszeczkę może z przekąsem, bo. Dzięki temu, że nauka idzie tak bardzo do przodu i mamy coraz to więcej nowych badań, które bywają obrazoburcze, czyli jeszcze parę lat temu wydawało nam się, czy byliśmy przekonani, że dany sposób żywienia działa na organizm w ten, a nie inny sposób i tak powinno być. Dziś okazuje się, że wyniki badań prospektywnych dają nam po wielu latach zupełnie inne wyniki niż... Te same badania mówiły nam, nie wiem, po pięciu latach, wydawało się, że jest zupełnie coś innego. Musimy przewartościować nagle wszystko, co było do tej pory uznane za pewnik. Wystarczy spojrzeć, jak często ostatnio zmieniamy normy żywności dla populacji polskiej. To nie jest wynik naszego, nie wiem, niedouczenia, tylko właśnie coraz szerszej wiedzy. Tej wiedzy, która jest też wymianą, informacji pomiędzy ciałami naukowymi z różnych krajów. Myślę, że to też warto jest podkreślenia, że nie jesteśmy taką zamkniętą bańką jako populacja. Tylko potrafimy dostrzec, że pewne zmiany zachodzą w społeczeństwach w danym sposobie żywienia. Na przykład pewnie spotkaliście się państwo z takim sformułowaniem jak zachodnia dieta i ona jest już całkowicie zadomowiona w Polsce również i przynosi pewne pokłosie w stanie zdrowia Polaków także, a możemy bazować na doświadczeniu pozostałych krajów zachodnich, które są powiedzmy, czy bardziej rozwinięte, czy też szybciej miały do czynienia z tym typem diety i mają więcej doświadczenia, jak walczyć z negatywnymi skutkami. A gdybyśmy się trochę cofnęły w czasie. Pamięta pani, co panią na początku w dietetyce zafascynowało? O, to było dawno temu, ale pamiętam to jak dziś. <gry> A to jest niesamowite uczucie, kiedy teoria przekłada się na praktykę i kiedy miałam swojego pierwszego pacjenta. I z pewną dozą niepewności podchodziłam do niego. Przy jego schorzeniu to były nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba Krona. To jest naprawdę taka ciężka choroba, która prowadzi do wyniszczenia organizmu i wprowadzenie zaleceń żywieniowych dla niego, bo to był pan, spowodowało, że ewidentnie odczuł poprawę swojego samopoczucia. To było jedne. Oczywiście poprawiły też się jego parametry biochemiczne. I ja chyba sam nie wierzyłam na początku, że to jest możliwe wprowadzeniem tylko zmiany sposobu żywienia. I to było dla mnie takie wielkie wow, że ja naprawdę mogę pomóc i że to daje taki wymierny efekt. Jest to namacalne, jest to bezpieczne, bo nie jest to farmakologia i jest to coś, co można swobodnie stosować, mając pewne narzędzia, mając pewną wiedzę i dzielić się tą wiedzą też. Akurat nie w tamtym momencie współpracowaliśmy z lekarzami, i dla nich to też było zaskoczenie, że to aż tak bardzo działa. To był pierwszy przypadek, czyli pierwszy pacjent, a pamięta pani nie wiem, na ile można mm -hmm. o tym opowiadać najciekawszy przypadek, najciekawszą sytuację, z którą przyszedł do pani pacjent hmm. tego A Dla mnie każdy pacjent jest e, taką bliską mi osobą, tak naprawdę. Bo, bo zawierzył mi swoje zdrowie, przechodząc do mnie, więc nie, nie potrafię chyba tak powiedzieć, kto był najciekawszy, bo każdy jest bardzo ciekawy, bo ma swoją historię. Ale chyba m, chyba mogłabym się odwołać do takich e, najcięższych przypadków, gdzie udało się coś działać, tak? Czyli miałam panią, e, starszą panią po siedemdziesiątce. Po która miała już dosyć silną niewydolność nerek, do tego miała dnę moczanową i do tego miała cukrzycę. Są to takie schorzenia wykluczające się w zaleceniach dietetycznych i stosując metodę złotego środka udało nam się opanować jej rozszalały metabolizm i to było dla mnie coś takiego bardzo mocno dopingującego, że nawet w tak ciężkich przypadkach dietetyka też daje radę, a ja z nią. Opowiada pani o tych sytuacjach, ale tam gdzieś w głowie siedzi mi, że to chyba nie zawsze jest tak różowo, że przychodzą pacjenci, dostają od pani pewne zalecenia, pewne wytyczne, i szczęśliwi, radośni wychodzą, wdrażać. Te zalecenia w swoim życiu, bo my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w jakiś sposób do tej pory się odżywialiśmy i każda zmiana często jest po prostu trudna, chociażby wspomniana wcześniej przez, przez panią, wiem, wspomniany gluten, odstawienie glutenu. Już nie mówimy teraz, czy, czy trzeba, czy nie trzeba, ale jeżeli ktokolwiek próbował kiedykolwiek odstawić, nie wiem, kanapki ze śniadania, a przez 30 lat jadł na śniadanie kanapki. Pewnie to wcale nie jest takie proste. I przypuszczam, że tak samo jest z pacjentami, że nie zawsze pewnie są tak bardzo szczęśliwi, że te zmiany w swoim żywieniu muszą wprowadzać. <grym> Oczywiście, że to nie jest tak, taka droga usłana różami, ale. Do tego właśnie służą narzędzia psychodietetyczne, czyli pracujemy z pacjentem nad jego motywacją, bo od tego zawsze musimy wyjść. Jeśli pacjent jest dobrze zmotywowany i zależy mu na tych zmianach, ma przeświadczenie, że one przyniosą wymiarne korzyści, to zdecydowanie łatwiej mu jest wyrzec się różnych produktów, czy zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń. Aczkolwiek to też jest tak, że Staramy się pracować z pacjentem etapowo, czyli jeśli mam poczucie, że pacjent nie jest gotów na duże zmiany, to wprowadzam te zmiany małymi krokami. Wtedy więcej mamy wizyt do odbycia, ale jest to coś, co można na trwałe wprowadzić, wtedy jako. Nowy zwyczaj żywieniowy. Jeżeli są pewne silne przyzwyczajenia co do typu produktów, staramy się szukać zamienników. Więc chyba cały dowcip polega na tym, żeby nie działać sztampowo, tylko dostosowywać się do potrzeb pacjenta w każdym jego zakresie. Bo to nie jest kwestia tylko samego doboru składników pokarmowych czy produktów, które ma pacjent jeść, ale także zawsze musimy spojrzeć na niego jako człowieka, który pracuje, który ma pewne okienka czasowe na konsumpcję, i w tym wszystkim my również musimy się znaleźć. Czy on ma możliwość gotowania, samodzielnego przygotowywania posiłków, czy musi się stołować gdzieś? Te wszystkie aspekty, które Potencjalnie dla pacjentów są rzeczami nie do przebycia, staramy się rozwikłać. Też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustalić też z pacjentem, w jaki sposób może sobie radzić tej restauracji, jeśli musi jeść restauracyjnie czy na stołówce. Myślę, że nie ma takiej chyba sytuacji, z której byśmy nie próbowali wyjść. Oczywiście zdarzają się pacjenci. U których pomimo najszczerszych chęci i y, wielu podejść, y, po prostu nie działa dane, y, dana grupa zaleceń żywieniowych, i y, y, to są zazwyczaj ciężkie przypadki, gdzie choroba jest już bardzo zaawansowana i. Trzeba dać na przykład czas na zastosowanie farmakoterapii, żeby ona zadziałała, żeby ten organizm zdążył się chociaż troszkę zregenerować, i dopiero wtedy można znowu próbować z zaleceniami żywieniowymi, po prostu z terapią żywieniową. Ale trzeba być po prostu cierpliwym i uczyć tej cierpliwości pacjentów. Czy praca dietetyka to będzie zawsze praca z, z ludźmi w gabinecie? Bo przecież znowu wrócimy na chwilę do internetu, Całkiem modne są gotowe już online nowe jadłospisy, które możemy też kupić na przeróżne schorzenia, od problemów z tarczycą po złamane serce. Żartuję teraz, ale przypuszczam, że na wszystkie, wszystkie możliwości tego typu jadłospisy też są i zalecenia dietetyczne. Więc pytanie, czy zawsze dietetyk będzie pracował z, z pacjentem w gabinecie? Myślę, że poruszyła Pani dwie kwestie. Rzeczywiście dietetyk nie musi pracować tylko i wyłącznie w gabinecie w sposób taki kontaktowy. Może jeśli nie ma takiej możliwości czy potrzeby kontaktu z żywym człowiekiem, również zająć się na przykład układaniem jadłospisów, współpracując z kimś. Tak? A również dietetyk, który pracuje w cateringu nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem. A drugą kwestią są gotowce, tak zwane funkcjonujące w internecie. I wracamy do początku naszej rozmowy, że są to rzeczy bardzo ogólne, które mogą, aczkolwiek nie muszą zadziałać. I zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że mnie może dolegać coś innego, aniżeli mnie się wydaje. Że mogę mieć zupełnie inne potrzeby, inne zapotrzebowanie, chociażby energetyczne. Tych czynników decydujących, co i ile powinniśmy jeść, jest naprawdę dużo. Taki gotowiec nie odpowiada na wszystkie nasze pytania i na nasze potrzeby. Krótko mówiąc, może być też dla nas niebezpieczny. Myślę, że można popatrzeć, jakie grupy produktów są wskazane, z czym możemy się czuć dobrze, czym nie, i Próbować w tym zakresie coś zmienić w swoim żywieniu, aczkolwiek nie opierałabym się na tym jako jedynym wyznaczniku sposobu żywienia i zweryfikowałabym to po prostu ze specjalistą. Jeżeli ktoś ze z naszych słuchaczy i słuchaczek jeszcze się waha, chciałby pójść na studia, nie, chciałby zostać dietetykiem, ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam jest ten moment zawahania. Jak mogłaby tę osobę pani zachęcić? Zawsze jeść trzeba będzie. Zawsze jedzenie będzie pierwszą potrzebą dla ludzi do zaspokojenia w kontekście fizjologicznym więc, tak, praca będzie. To po pierwsze. Nawet jeśli nie czujesz się bardzo mocno związany z jedzeniem, ale masz poczucie potrzeby stabilnej pracy, czy poszukujesz zawodu właśnie przeszłości, to dietetyk takim zawodem jest. Po drugie, to jest niezwykła frajda i twórczy zawód. W kreowaniu również nowych potraw, na przykład dla pacjentów, z wykorzystaniem nie wiem, ONS-ów, czyli takich doustnych suplementów pokarmowych, możesz tworzyć. Więc jeśli czujesz się kreatywnym w jakimś zakresie w cudzysłowie kucharzem to też jest to miejsce dla Ciebie. Jeżeli lubisz pomagać ludziom, jeżeli kręcicie zdrowie to też jest to miejsce dla Ciebie. Jeśli lubisz mieć kontakt z drugim człowiekiem, masz w sobie coś z dobrego słuchacza, to dietetyk też jest zawodem dla Ciebie. Możesz spróbować i zobaczyć, czy dobrze się czujesz w roli dietetyka, czy studenta dietetyki i podjąć potem decyzję, czy chcesz to kontynuować, czy nie. To są na razie tylko pierwsze trzy lata. I to było piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję. O zawodzie dietetyka opowiadała dzisiaj doktor nauk farmaceutycznych, inżynier Janna Pieczyńska, wykładowczyni kierunku dietetyka na Uniwersytecie WSB Meritowe w Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. A słuchaczy też zachęcam do zapoznania się z programem studiów. Dziękuję, do usłyszenia.